Tylko do 15 października Świdniczanie mogą oddać swój głos w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Możliwy jest wybór jednego zadania dzielnicowego. Te, które zyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane. To już jest końcówka głosowania w ramach świdnickiego budżetu obywatelskiego. Swój głos będzie można oddać do 15 października. Mamy trzy metody głosowania. Głosowanie korespondencyjne, głosowanie tradycyjnie w lokalach wyborczych i poprzez aplikację znajdującą się na stronie www.głosuj.świdnica. Mieszkańcy w czwartej edycji budżetu obywatelskiego zgłosili różnego rodzaju projekty. Są to projekty począwszy od remontów chodników, poprzez place zabaw, czy też chociażby psi park, który miałby się znajdować w dzielnicy zachodniej. Te projekty są różnorakie i teraz mieszkańcy zdecydują, który z tych projektów w danej dzielnicy powstanie i będzie miał szansę na realizację. Wśród propozycji zadań do realizacji znalazły się m.in. rozbudowa skateparku nad zalewem Witoszówka, budowa psiego parku czy też mini miasteczka ruchu drogowego. Najwięcej jest wniosków dotyczących budowy placów zabaw oraz remontów chodników. Głosować można na kilka sposobów. Szanowni Państwo, świdnicki budżet obywatelski jest to realne narzędzie do tego, aby zmieniać własne otoczenie i własną dzielnicę. Dlatego też zachęcam Państwa, abyście Państwo do 15 października oddali swój głos w ramach konsultacji społecznych. Do piątku będzie można głosować w lokalu i poprzez głosowanie korespondencyjne. Lokale także dwa będą czynne w trakcie weekendu. Od soboty do niedzieli w godzinach 10-15 będzie czynny lokal w Urzędzie Miejskim, a od godziny 10 do 18 w Wieży Ratuszowej. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy zameldowani na pobyt stały lub tymczasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.